Mam przed oczami całe te ogromne rzesze wręcz ludzi, którzy nazwani są w Biblii sprawiedliwymi. Psalm 27. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych. Aż jest nawet tutaj zdwojone te ich ludzkie władze. To są ci, sprawiedliwy w Biblii to jest ten, który wypełnia Bożą wolę, wypełnia prawo Boga, ale zawsze będąc przed Jego obliczem. To nie jest taki ciułacz dobrych uczynków, to nie jest ktoś, kto wypełnia instrukcje, tylko to jest ktoś, kto z miłością przyjmuje Boże Słowo jako wskazujące sens i prawdę i nieustannie patrzy w Boże oblicze z miłością, otwierając się na to wszystko, co Bóg do niego mówi. To jest właśnie sprawiedliwy.